Po raz kolejny przedszkolaki przystąpią do rywalizacji sportowej. Przed nami wiosenne igrzyska. To właśnie podczas tej imprezy dzieci w wieku od 4 do 6 lat walczą o medale w kilku konkurencjach sportowych i uczą się kulturalnego dopingu. Tradycyjnie imprezę otwiera wciągnięcie olimpijskiej flagi na maszt i zapalenie znicza. Gospodarzem tegorocznej odsłony jest przedszkole samorządowe numer 2 w Bełchatowie. W igrzyskach wystąpi 9 przedszkoli, które wystawią swoje reprezentacje. W tej imprezie nie ma przegranych. Każde dziecko na koniec otrzymuje pamiątkowy medal i dyplom. Początek sportowej rywalizacji o godzinie ósmej, koniec zmagań przewidziano na godzinę dwunastą.